Szanowni Państwo, ja tak, ja uważam, że powinniśmy wszyscy troszczyć się o swoje otoczenie, o swoje budynki, a w szczególności o zabytki naszego miasta. Nie ulega wątpliwości, że ratusz, Suwalski Ratusz jest obiektem zabytkowym. My zachęcamy właścicieli obiektów zabytkowych, żeby podejmowali się prac konserwatorskich, restauratorskich, remontowych na obiektach zabytkowych. Mamy wprawdzie niedużą kwotę dotacji, które przyznaje im 100 tysięcy rocznie jako wsparcie tych wysiłków remontowych obiektów zabytkowych w naszym mieście. Chcemy, żeby ulica Kościuszki i te ścisłe centrum naszego miasta pięknie wyglądało, bo to jest wartość historyczna, sama urbanistyczna, sama w sobie. I my dużo tutaj robimy. Trzy kamienice zostały wyremontowane w oparciu o środki Unii Europejskiej. Kilka lat temu początek ulicy Kościuszki, tutaj idąca od ulicy Wigierskiej, wyremontowana Resursa Obywatelska, czyli Muzeum Okręgowe za pieniądze Unii Europejskiej. Teraz wyremontowaliśmy Muzeum Marii Konopnickiej, też za pieniądze z Unii Europejskiej. I chcemy dalej, jeszcze budynek Suwalskiego Ośrodka Kultury na ulicy Noniewicza. Jak widzimy, jak niszczeją te obiekty zabytkowe, no to trzeba zadbać o nie. I pytanie, no, bo w pytaniu czuję, że kwestionowana jest zasadność tego wydatku na remont elewacji ratusza. To ja mogę powiedzieć, remontujemy budynek pierwszego LO. I to też można prowadzić proces edukacji i nie odnawiając elewacji. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. I chcemy, żeby pierzeja ulicy Adama Mickiewicza ładnie wyglądała. I żeby nie tylko wyremontować elewację pierwszego Górniaka, a zostawić elewację tutaj ratusza w takim stanie, jak jest, tylko żeby po prostu ona wyglądała tak, jak powinna wyglądać elewacja na budynku ratuszu. W każdym mieście, nie tylko w Suwałkach. I dzisiaj, Szanowni Państwo, widziałem bardzo dużą grupę osób, która zebrała się przed Suwalskim Ratuszem z młodą parą, bo są śluby cywilne udzielane. I tak zastanowiłem się, jeżeli ktoś zrobi zdjęcie dla tej całej świty weselnej, ślubnej, która zbiera się tutaj przed Suwalskim Ratuszem, jakie wyjdzie zdjęcie? Jak ten budynek wygląda? Jak ta elewacja wygląda? I to jest zadanie gospodarza miasta, gospodarza budynku, żeby dbać o swoje otoczenie. Koszty budowy, koszty odnowienia tej elewacji to jest 470 tysięcy. A udział własny do remontu budynku pierwszego LO 800 tysięcy złotych. Plus te 330, czy ile z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja jako gospodarz miasta, jako prezydent, no chciałbym, żeby ta suwalska starówka wyglądała bardzo dobrze i czuję niedosyt, jak jeżdżę, jak widzę, wyglądają niektóre budynki na ulicy Kościuszki. Zachęcam, rozmawiam z właścicielami, rozmawiam z ZBM-em, bo ZBM administruje niektórymi wspólnotami mieszkaniowymi, które mieszczą się na ulicy Kościuszki, żeby zatroszczyć się o te elewacje, o te rynny, o dachy. Rozmawiam z księżmi, którzy też mają swoje tutaj budynki zabytkowe na ulicy Kościuszki. No, to taka moja jest rola. Nie? I my musimy, Szanowni Państwo, dawać dobry przykład dla innych. Bo jeżeli wszystko będzie pięknie, ładnie, a budynek ratusza będzie wyglądał bardzo obskurnie, taki zaniedbany, no to chyba nie o to chodzi. Nie? Dlatego też ja uważam, że ten wydatek jest jak najbardziej celowy i zasadny.